No dobra, czas wykrzesać z siebie resztki optymizmu. Hej, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Magda. Witam Was w nowym, a właściwie już starym 2019 roku. Jak spędziliście Sylwestra? Ja przez moje gapiostwo zastanawiałam się, jak wrócę 1 stycznia do domu, bo okazało się, że busy nie kursowały pierwszego. Na szczęście polskie koleje państwowe uratowały sytuację, ale musieliśmy wracać o 7:30, więc nie pospaliśmy sobie. Ja jak zwykle jestem opóźniona, bo jak mówi stare porzekadło, sesja znowu zaskoczyła studentów. W tym roku odczułam to mocniej niż zwykle. Najpierw była zabawa, a nagle po Sylwestrze ogarnęłam, co mnie czeka. Był płacz i zgrzytanie zębów. Ale na szczęście udało mi się wszystko zaliczyć. Jednak tajemnice Simów to nie jest miejsce, w którym mówię Wam, jaką ofiarą losu jestem. Dzisiaj opowiem Wam o kulisach powstawania The Sims. O tym, co nie pojawiło się w finalnej wersji gry, co dodano nowego i dlaczego tak się stało. A, i chciałam Was przeprosić, bo przez moje gapiostwo nie dopisałam w ankiecie, że chodziło mi o wersję alfa i beta The Sims 2. Wpadłam na pomysł tego tematu, kiedy przygotowywałam się do kronik o dwójce. Jednak oczywiście napisałam nie to, co trzeba, więc... Jednak tajemnice Simów są serią, w której opowiadam Wam, jaką ofiarą losu jestem. Ale gwoli sprawiedliwości. Dzisiaj omówimy dwójkę, ale na kanale Nostalgic The Sims jest filmik, do którego link macie w opisie, gdzie przez analizę intra możemy zobaczyć, co się pozmieniało w grze przed jej wydaniem. A jeśli ciekawi Was trójka i czwórka, to o nich też coś wspomnę. Mamy dość sporo informacji o tym, jak dwójka się zmieniała w procesie tworzenia, ponieważ gra była prezentowana na targach E3 w 2003 i w 2004 roku. Co ciekawe, pomiędzy tymi dwoma latami gra zmieniła się diametralnie. W 2003 roku The Sims 2 tworzone było najprawdopodobniej na innym silniku graficznym. Bardzo możliwe, że był to silnik graficzny do The Sims Bastion Out, które miało swoją premierę w grudniu 2003 roku. Jeżeli porównamy sobie oba pokazy E3, możemy dojść do wniosku, że prezentowano tam dwie różne gry o tym samym tytule. Powstała więc miejska legenda o pożarze w siedzibie Electronic Arts, w którym stracono The Sims 2. Według informacji, które znalazłam w internecie, spłonąć miała co najmniej serwerownia. Poza tym siedziba firmy miała ucierpieć w wyniku wielokrotnie powtarzających się awarii elektryczności. I z tego powodu stracono wszystko, nad czym pracowano już od kilku lat. Co jednak zdarzyło się naprawdę? Jak zapewne wiecie, takim można powiedzieć przyczynkiem do powstania The Sims 1 była osobista tragedia Willa Wrighta, który stracił dom w pożarze. 20 października 1991 roku w okolicach San Francisco doszło do fatalnego w skutkach pożaru traw, który rozprzestrzenił się po okolicy. Feralnego dnia życie straciło 25 osób, a 150 zostało rannych. Pan Wright zachował się bohatersko, pomagając uciec najbliższym, ale również sąsiadom. Później oczywiście Willis zorientował się, że życie jest najważniejsze, a dobra materialne przychodzą i odchodzą. Sens życia i taka tam sielanka, pierdu, ale nie to jest ważne. Ważne jest to, że Will Wright zorientował się, że do życia niektóre rzeczy mu są potrzebne bardziej niż inne. Oraz oczywiście musiał urządzić się od nowa. Stąd do głowy przyszedł mu pomysł na The Sims. Więc czy te gry są jakieś feralne i powstaniu każdej części musi towarzyszyć jakiś pożar? Otóż historia pokazała nam, że ani trójka, ani czwórka nie powstawały w płomieniach, więc nie. Jeśli jeszcze pożar domu Willa Wrighta był faktem i to dość kluczowym, to pożar w siedzibie Electronic Arts nie był jakiś bardzo ważny. Odpowiedź dostaniemy od Sim Guru Lindsley. Słyszę o pożarze w studiu w czasie tworzenia The Sims 2 cały czas. Lol. Jestem całkiem pewna, że faktycznie był wtedy pożar serwerowni gdzieś. Ale my mieliśmy kopie zapasowe i kopie zapasowe i kopie zapasowe kopii zapasowych, więc nie, to nieprawda, że musieliśmy odbudowywać całą grę od podstaw. Przynajmniej nikt nigdy mi o tym nie powiedział. Ha! Ja spędziłam wiele miesięcy jako twórca otoczeń w The Sims 2 i miałam koszmary o pożarach w grze, które niszczyły moje zabudowania cały czas. I dzięki temu przypomniałam sobie, że powinnam zrobić kopię zapasową tych moich biednych kilkunastu stron pracy inżynierskiej. Tajemnice Simów pisze się znacznie łatwiej. Czyli, według najlepszych informacji, jakie znalazłam, jakiś pożar faktycznie miał miejsce, jednak nie miał on dużego wpływu na tworzenie gry.
Jednak z jakiegoś powodu zdecydowano się na zmianę silnika graficznego. Być może silnik nie był odpowiedni do gry pecetowej. Poprzednia gra z serii, czyli Bastionaut, była grą konsolową. Jednak mimo wszystko było kilka rzeczy, które zaplanowano, które nawet pokazywano w trailerach i na pokazach, a jednak nie znalazły się w finalnej produkcji. Jedną z takich rzeczy jest samo logo gry. Z takiego kreskówkowego zmieniło się na to, które wszyscy znamy. Oprócz tego pogoda. W pokazie z E3 z 2003 roku mogliśmy zobaczyć Sima, który został rażony piorunem, gdy zażywał kąpieli w dużej wannie. Zjawiska pogodowe miały więc znaleźć się w grze już w podstawce. Co ciekawe, podobno usunięto pogodę z finalnej wersji gry, bo twórcy nie byli w stanie załatać błędu, który sprawił, że deszcz padał nie tylko na zewnątrz, ale też wewnątrz budynków, więc biedni Simowie nie byli w stanie uciec przed niepogodą. Zjawiska pogodowe doszły do gry w dodatku 4 pory roku. Kolejną rzeczą, którą widzieliśmy w trailerach podstawki, a dostaliśmy ją dopiero w dodatku, były samochody. Nie chodzi mi oczywiście o samochody, jakimi jeździli Simowie do pracy, albo jakimi przyjeżdża pomoc domowa, tylko o samochody, których właścicielami są nasi Simowie i które mogą sobie dumnie postawić w garażu albo na miejscu parkingowym przed domem. W trailerze, w którym widzimy przelot nad Riverside, mogliśmy zobaczyć garaże i samochody, które nasi Simowie mogli posiadać. Samochody wprowadzono do gry dopiero w dodatku Nocne Życie. A, i wspomniałam właśnie o otoczeniu Riverside. Było to otoczenie, które pokazywano w różnych trailerach i prawdopodobnie właśnie na podstawie Riverside stworzono miłowo. Jednak jest jeszcze jedno otoczenie, które mogło być podstawą do stworzenia dwójkowego miłowa. Było to otoczenie, które pokazywał Will Wright na pokazie w czasie E3 w 2004 roku. W Waterside pojawiła się rodzina Baxter. Swoją drogą polecam Wam serdecznie ten materiał, jest naprawdę nostalgiczno uroczy. W skrócie, Baxterowie urządzili imprezę urodzinową dla swojego syna, który z małego dziecka stawał się dzieckiem. Will pokazywał system aspiracji, potrzeb i interakcje. Chwalił mnogość zmian, jakie zaszły pomiędzy The Sims 1 a The Sims 2. Jednak moją uwagę przyciągnęła pewna ciekawa rzecz. Po pierwsze, ojciec dziecka tańczy z Simką bardzo podobną do Balbiny Biedak. Jednak ona ma imię chyba na C. Wybaczcie, nie umiem czytać w 480p. Widzimy też dwie kolejne Simki, które są dość podobne do naszych ulubionych sióstr Caliente. Zresztą Sim tatuś jubilata nazywa się Don. Don Baxter. Jego wygląd przypomina też trochę tego Dona, o którym wszyscy myślimy, gdy w kontekście Simsów usłyszymy to imię. I nie chodzi mi o Dona Corleone. W tymże filmiku Will pokazuje nam pragnienie Dona, aby porozmawiać z Diną, którą sam Will określił mianem Cute Neighbor. I tak co do Diny. To film z E3 z 2004 roku nie jest jedynym filmikiem, na jakim możemy ją ujrzeć. Dinę lub Simkę bardzo do niej podobną oraz Ninę możemy zobaczyć w innych, starszych, promocyjnych wideo do gry, kiedy jeszcze tworzono ją na pierwszym silniku graficznym. Są to więc być może jedne z pierwszych Simek, które zostały stworzone do tej części gry. Will pokazuje też tryb filmowy, dostępny w grze pod klawiszem Tab. I film stworzony przez jednego ze współtwórców gry, gdzie pokazane są wszystkie podboje miłosne Dona. Możemy więc odnieść wrażenie, że Waterside było protoplastą miłowa. Niektórzy Simowie zostali w grze, inni przeszli mały lifting, dodano paru nowych i paru starych znajomych, dodano część rzeczy z Riverside i voilà! Na Sims Wiki znalazłam informację, że w Waterside mogliśmy znaleźć też rodzinę Speck, która mieszkała w posiadłości Little Chamber. Przez chwilę głowiłam się, o jaką rodzinę może chodzić. Jedyna, jaka przyszła mi na myśl, to rodzina Spectre, czyli widmo. Waterside pozostawiło jednak po sobie kilka innych śladów w finalnej grze. Oprócz kilku linijek kodu odnoszących się do tej okolicy, możemy ujrzeć widok z góry na to otoczenie w czasie ekranu ładowania gry. Kolejnym niewypuszczonym otoczeniem, którego ślady możemy odnaleźć w kodzie gry, jest Sedona. Było to pustynne otoczenie, które najprawdopodobniej było pierwowzorem Dziwnowa. Było też Lakeview, o którym nie wiemy nic, oprócz nazwy, oraz Europa. Europa była najprawdopodobniej pierwszą nazwą Werony. W sumie miałoby to sens, biorąc pod uwagę, że stylistyka Werony przypomina środkowo- i południowoeuropejskie miasteczko. W Sims 2 całkowicie zmienił się w stosunku do trailerów tryb Create a Sim. Moim zdaniem chyba na lepsze.
Oczywiście niektóre fryzury, które widzieliśmy na trailerach i pokazach, nie znalazły się w finalnej wersji gry. Może to i lepiej. Jeżeli jednak jesteście ciekawi, jak wyglądały nieużyte fryzurki i inne pierdółki, to właśnie je widzicie, a link do strony macie w opisie. Oprócz tego nie pojawiło się kilka rzeczy, które były już zaplanowane, m.in. scenariusz Big Boss, o którym już mówiłam, jednak gwoli przypomnienia. Było to coś podobnego do scenariusza dyrektora szkoły prywatnej, jednak tym razem miał przylecieć do nas najprawdopodobniej szef wszystkich szefów. Być może było to wymagane do awansu, albo żeby szybciej awansować. Oczywiście, trójka i czwórka nie miały aż tak ciekawej historii jak dwójka. Nie powstały żadne miejskie legendy, ani inne pierdółki o pożarach, rekinowych tornadach i trzęsieniach ziemi, które porywają niewinne linijki kodu. Co nie zmienia faktu, że wizje tych gier przeszły pewne zmiany i liftingi. Nie były one aż tak znamienne jak w dwójce, jednak myślę, że wygrzebałam jakieś ciekawostki. W trójce dostaliśmy otwarty świat i mnóstwo sklepów, które mogliśmy odwiedzić bez ekranów ładowania. Mieliśmy księgarnię, sklep spożywczy, restaurację, bar, spa i inne pierdoły. Ale, czy nie brakuje Wam czegoś na tej liście? Oczywiście chodzi o sklep z ciuchami, którego brak mi jako kobiecie doskwiera. Sklep odzieżowy miał się znaleźć w grze podstawowej. I tak jak inne wymienione przeze mnie sklepiki, miał być króliczą norą. Ten typ sklepów usunięto, zapewne dlatego, że w przeciwieństwie do tego, co było w dwójce, w trójce wszystkie ciuchy z Create Sim, Sim miał w szafie, więc nie potrzebował sklepu, żeby je kupować. Logiczne chyba. Poza tym lifting przeszło same Sunset Valley. Oczywiście nie były to jakieś wielkie, ogromne zmiany, ale myślę, że warto o tym wspomnieć. Przejdźmy teraz do czwórki. Od pewnych dość wiarygodnych źródeł dowiedziałam się, że to, co planowano do czwórki, musiano trochę okroić. Jednak w internecie nie znalazłam żadnych źródeł, które mogłabym Wam podlinkować, więc nie mogę niczym potwierdzić moich słów. Przejdźmy więc do rzeczy, które można udokumentować. Po pierwsze Windenburg. Chyba Winden, bo to z niemieckiego powinno być. Tak sądzę. Otoczenie, które dodano do gry z dodatkiem Spotkajmy się. Windenburg z podstawki miał mieć jednak trochę bardziej wiejski charakter. Oprócz Windenburga planowano też stworzyć otoczenie nazwane Rose Beach. Miała to być nadmorska miejscowość z plażą, klifami oraz nadmorskimi jaskiniami. I w sumie tyle ciekawych, chyba, rzeczy znalazłam i mogłam Wam przedstawić. Wciąż uważam, że prawda gdzieś tam jest i że w końcu udało mi się wciągnąć Adriana w oglądanie Archiwum X. Będziemy więc kończyć. Skoro sesja już zdana, to możecie przez jakieś pół roku spodziewać się dość regularnych filmików. W przyszły weekend zapraszam Was na charytatywny live z Magdą Augustynowicz. Każda złotówka, którą zarobimy na tym live, zostanie przekazana na kogoś potrzebującego. Tak więc zapraszam Was bardzo serdecznie, więcej szczegółów podamy, jakie już ustalimy. Więc zapraszam Was na Facebooka i Instagrama. Właśnie tam pojawią się informacje. Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam już za tydzień. Pa, pa!